No to co, moi milusińscy? Lecimy sobie z jakimiś unboxingami, bo poprzechodziło tych paczek trochę. Która pierwsza? Może największa. No to patrzmy, co tutaj jest. Tutaj są chyba statywy, tak mi się wydaje. No to mamy dwie sztuki statyw typu ośmiornica. Jeden. Co, tu nie ma żadnej takiej tutaj tej. O co to się tu rozchodzi? A nie, bo to się zakręca i to ma tylko tutaj jakoś, jak rozumiem, doblokowywać. Raz. I drugi. Nie, no działa tutaj. Co tu przegubek nie działa? Nie działa, czy jak to jest? Czy to odblokowuje przegub? No nie, ale jakby gdzieś coś w terenie trzeba było nagrać, to zawsze taki statywik będzie pomocny. To teraz taka się pod rękę nawinęła. Zaraz zobaczymy, co to jest. A to może być w ogóle nie moja paczka. Tak się może zdarzyć. Ale zobaczymy. Nie moja. O. To jak raz paczka dla braciaka. Się mi wydaje. Tak, i co mamy? Kosteczkę do gitary. To tu na razie nic tu nie będę robił. Sobie jutro braciak sprawdzi. I na razie nie wystawiamy żadnej opinii. A nic. To to jest do odłożenia. W takim układzie to won. Następne coś. To już raczej chyba moje. No się kurczę zamawia na tych normalnie chińskich portalach i tyle to trwa, że sobie człowiek zdąży przecież zapomnieć. O co to w ogóle chodziło? Co tu jest? Jakieś takie utui? A to chyba wiem, co to jest. Tak. To jest, słuchajcie, cały uchwyt do gimbala i do zamocowania telefonu, bo do zaraz tylko zdejmę kamerę. O, bo tutaj do tego właśnie jegomościa można dopiąć sobie telefon z boku.
tak, żeby mieć duży ekranik i podgląd. No, także o to się rozchodzi. Także o to się rozchodzi. I co? I tu jest jeszcze jakiś taki uchwycik, ale uchwyt jest, kurczę. Kluczyk, ale uchwyt solidny. Ameliniowy. No, tak. Tutaj, żeby wkręcić gimbazę. Jak mnie mam. I tutaj jest co? I tutaj jest do tego wszystkiego uchwyt do telefonu. I to do gimbala. Uchwycik. Spoko. 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 Dobra, to odkładamy. Te papiery sobie, myślę, można podarować. Statywik też tutaj jakby sobie gdzieś wleciał. O, i skarpetka. I reszta od razu tych trucli won folie, foliki i inne dziadajstwo. Tu mamy coś następnego. Macam, macam, macam i już wiem. Uchwyty na telefon. Co prawda nie wiem już, które to są uchwyty, bo jest już ich wystarczająco sporo, ale będą na zaś. A tutaj szybki na wyświetlacz do gimbala, jak mniemam. Zobaczmy. Tak. Szybka, taka malutka, żeby tutaj sobie zabezpieczyć ekranik przed uszkodzeniem. Spoko. No to szybki. Szybki są. Szybki i wolny. Także szybko pewno sobie tu zaraz za chwilkę będę kleił. To nie chowam tego nader głęboko. Ciekawe, czy chusteczki działają, czy już są dawno wyschnięte. Ale spoko. Narzędzie ostre, co by się nie chlasnąć. I co? A tu są chyba jakieś gadżety do plecaka. Tak, troki. Ha! Totalnie jak barszcz było, już pokazuję i objaśniam. Może zrobimy. Chodzi o to, bo plecak ma taśmę system Mole. I chodzi o to, że można sobie tutaj po prostu wsadzić to do systemu. O, i tutaj sobie coś przytroczyć. Na przykład można sobie do tego w trakcie marszu podopinać. Co sobie można podopinać? Można sobie dopiąć panel słoneczny. No, także bardzo rewelacja. Kupiłem jeszcze kiedyś innego typu takie troczki.
Ale to też jakieś w ogóle, tamte jeszcze prostsze w konstrukcji, ale to za te pieniądze, że tak powiem, ile to kosztowało, to nawet maszyny do szycia mi się nie chce wyciągać. To fajne. To kawałek plastiku i shockcord, niby to żadne jaja, ale to spoko. To jest 3, 5, 5, 5, 15 sztuk. Następny. Małe, ciężkie stosunkowo. O! A to też tutaj jest jedno dla mnie, drugie tacie, a trzecie bratu. Sobie tak pomyślałem, że im wezmę. A co to jest? To jest, kurczę, rzecz wbrew pozorom błaha, ale bardzo przydatna. A to, moi drodzy, są kluczyki do otwierania złączek elektrycznych samochodowych. No przeważnie złączka ma ileś tam pinów, nie? I te piny są tam na jakichś takich dwóch blaszkach się trzymają, że je trzeba jednocześnie wcisnąć i rozbezpieczyć. O, i wtedy właśnie można, o, na przykład taką tutaj końcóweczką sobie wjechać i sprawę załatwić. Spoko. Też to było bardzo taniutkie. A wszystkie linki do wszystkich tych rzeczy, bo chyba to jednak wrzucę w hurcie. Nie będę tego ciął na jakieś pojedyncze odcinki. Wszystkie linki będą w opisie filmu, jak zwykle. I ostatnia rzecz. To takie, że to nawet nie wiem, czy tutaj coś jest. Czekaj, co to mogło być? Tak, jakaś szyba, jakieś zabezpieczenie na coś, ale... A nie. A tutaj są antyszpiegowskie nakładki na kamery. Do komputera, do telefonu albo do tam czegokolwiek. O. Przesuwane. Jest, nie ma. Jest obraz. Nie ma obrazu. Jest obraz, nie ma obrazu. Spoko, do telefonu też można zastosować, chyba że ktoś ma Face ID, no to wtedy trochę lipa, ale przynajmniej nas żadne złoczyńce jedne nie podglądną przez kamerę. No to co? I po unboxingach się wydawało, że tyle tego. Także taka aktualizacja, jeszcze trochę rzeczy jest w drodze i co? Śnieg sypie w ogóle. No, sobie wymyślili ze śniegiem, patrzą. O. No, także nie truję dłużej. Trzymajcie się. Cześć.